Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zaprezentuję dwa już chyba z 8 kotników korydora z Venezuelanus. Tak je oświetliłem, żeby można było relatywnie dobrze młode zobaczyć. Za chwilę kolejny raz będę je karmił Artemią. Śmiga ich tu bardzo dużo. Przypuszczam, że tylko w tych dwóch kotnikach, które w tej chwili Państwu prezentuję, no jest ich ponad 60 sztuk młodych. Wiadomo, że część z nich nie przeżyje, no zobaczymy jaka ilość. Korydora z duplicareus, to rozmnożyłem wcześniej, no ta przeżywalność była relatywnie duża. Tutaj w jednym kotniku, no miałem lekki pomór. Kilkanaście sztuk mi padło. Natomiast tych dwóch, jak na razie, tych zgonów, no prawie wcale nie ma tam. Pojedynczy kirysek w jednym padł, więc tutaj nie można powiedzieć, żeby tutaj coś się jakoś dramatycznie złego działo. Są kolejne tarła tego gatunku, w tym jedno dzisiaj. Później będę kilkadziesiąt ziarenek ikry zbierał. Tak więc kirys bardzo płodny. Podobnym pokrojem ciała i ilością ikry do kiryska spiżowego, którego większość miłośników kirysków doskonale zna. Więc tutaj mogę powiedzieć tak, że na razie nie wygląda to źle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ciągu najbliższych dni, czy też dwóch, trzech tygodni. Wiecie, proszę Państwa, że w ciągu 2-3 tygodni powinna się wykrystalizować przeżywalność na rybku tego gatunku. No w tym okresie czasowym, myślę, będzie można już się w tej, będę mógł się już w tej kwestii jakoś bardziej wiarygodnie, bardziej autorytatywnie wypowiedzieć. Na razie tego jest, tych kirysków jest bardzo dużo. Dziękuję Państwu.